20:33. Powiem wam szczerze, że jeszcze chyba nie miałem takiej sytuacji, abym łączył się z uczestnikiem finału miesiąca programu Jaka to Melodia, zaledwie dzień po jego emisji. Więc tym bardziej jest mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać. Karol Fedoruk przy moim telefonie na łączach internetowych. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I gratuluję, że doszedłeś do tego miejsca w programie Jaka to Melodia, bo myślę, że niejeden by marzył o tym. Dziękuję bardzo. To prawda, zgadzam się. Tak. Karol, powiedz mi, jak to się stało u ciebie w ogóle, że postanowiłeś wziąć udział w programie Jaka to Melodia? To czy to, że muzyka jakoś w twoim życiu odgrywa szczególną rolę, czy wcale niekoniecznie? Powiem tak, tak muzyka w moim życiu szczególną rolę odgrywa, ale też właśnie o udziale w Jaka to Melodia raczej zadecydowała sytuacja rodzinna, bo akurat moja mama też grała w Jaka to Melodia, też jest zawodniczką, parę ostatnich lat mniej trochę gra, ale tak, to już od dziecka, że tak powiem, byłem trochę kształtowany pod tym względem. Ponieważ już to było w 2008, jak moja mama wygrała finał miesiąca, Jaka to Melodia. Okej. I stąd właśnie też się wzięło, w sensie, no, Jaka to Melodia praktycznie chyba od początku mojego życia była obecna i oglądanie tego programu. Więc zawsze powiem, że zawsze oglądałem. A jak przyszedł już czas, właśnie kiedy zbliżałem się do wieku 18 lat, to postanowiłem wziąć udział. Chciałem wygrać. Ale czułeś, że jesteś, że tak powiem, na tyle odsłuchany z muzyką, że już możesz wziąć udział? Na początku nie aż tak, ale warto próbować od samego początku. Znaczy, mi się wydaje, że wiedzę muzyczną miałem nawet niezłą, nawet jak na debiutanta, bo swój debiut w programie miałem 3 lata temu. I poszło tak, jak ten debiutant, to nieźle. Odpadłem w półfinale, co prawda, ale zadowolony jestem z tego występu. A czy któryś gatunek muzyki, że tak powiem, jest ci najbliższy? Czy generalnie jesteś otwarty na każdy gatunek muzyki? Znaczy, jestem otwarty na każdy gatunek muzyki, w sensie każdego mógłbym słuchać, o ile właśnie same piosenki jakby są dobre, w sensie czy to jest nowy rap, czy jakieś, nie wiem, starsze standardy, to i to, i to mogę słuchać. Znaczy właśnie zależy od konkretnej piosenki, od konkretnego wokalisty właśnie, czy po prostu wpadnie mi to do ucha, czy mi się spodoba jakoś. Ale przyznam szczerze, ciągnie mnie trochę bardziej jednak do tych utworów lat 70., 80., 90. O, wiesz co, ja za każdym razem się uśmiecham, jak słyszę coś takiego, bo to mi pokazuje, jak wielu młodych ludzi fascynuje się tą muzyką, bo ja też do takich ludzi należę. Trochę tak, w sensie mimo iż się mówi właśnie, że bardziej młodzież teraz słucha tych właśnie takich bardziej hip-hopowych, takich
No, nie chcę powiedzieć też gdzie bardziej wulgarnej muzyki, czy takiej bardzo klubowej, Tak. to nadal myślę, że właśnie te stare piosenki są obecne, jeśli chodzi o ich życie tak de facto drugie. A powiedz mi, co ci się najbardziej podoba w tych starszych piosenkach? Na co zwracasz uwagę najbardziej? Powiem szczerze, że tak dla mnie właśnie te starsze piosenki bardzo często jest coś, co właśnie w nich do mnie przemawia. Nie wiem, czy jakby sama piosenka miała przekazać, właśnie miała coś przekazać, coś wewnętrznego, coś takiego bardziej emocjonalnego też, jeśli chodzi o tekst, jeśli chodzi o w ogóle instrumenty, to mi się wydaje, że właśnie to bardziej coś chcę przekazać, aniżeli też szczerze mówiąc te nowsze, bo te nowsze są takie, znaczy w sensie często nowe są takie no, trochę bardziej płaskie od tych starych, przynajmniej jeśli chodzi o taką może melancholijność trochę, jeśli chodzi o przekaz. Wydaje mi się, że trochę tak jest. A czego brakuje właśnie twoim zdaniem tym nowszym piosenkom? Właśnie te piosenki, właśnie brak im przekazania czegoś. W sensie te piosenki są trochę, nie mają jakby na celu przekazać coś, nie mają na celu właśnie przekazać czegoś, nie mają na celu jakby wprawić w jakiś stan, znaczy w stan emocjonalny, jakby, żeby można było odczuć to, żeby właśnie Tak. można było coś poczuć tym, tak, żeby właśnie można było poczuć dane te emocje, które właśnie załóżmy towarzyszą tym artystom, którzy właśnie śpiewali te piosenki, nie właśnie, lata 70., 80. To mi się wydaje, że tak w porównaniu do dużej części nowego hip-hopu niestety, to nie ma czegoś takiego. Ja też powiem ci szczerze, jeśli chodzi o hip-hop, to mój stosunek do tej muzyki jest dosyć obojętny, bo rzeczywiście tam jest za dużo agresji, za dużo takich wulgaryzmów i czasami tak sobie myślę, że jeżeli to ma być jedyny przekaz w muzyce hip-hopowej, jedyny wartościowy przekaz, no to chyba jest to troszkę słabe jednak. Zgodzę się. Jako, że właśnie też jestem jeszcze młodziakiem i dużo od tego słyszę, chcąc, nie chcąc, właśnie, czy ze znajomymi gdzieś, no to zgodzę się. Absolutnie. No, a powiedz mi, jak wyglądała twoja droga, która zaprowadziła cię do tego, że dzisiaj pojawiłeś się w finale miesiąca? Jaka to melodia? To właśnie wyglądało tak jak mówię, 3 lata temu miałem swój debiut w programie. No i brzmi tak spoko Tak. jak na debiutanta. Ale no właśnie chciałem właśnie więcej się nauczyć, żeby właśnie mieć większą szansę coraz. I tak od 2,5 roku, w sensie wakacje te 2,5 roku temu, myślę, że bardzo dobrze poświęciłem na naukę. Także jak następnym razem już pojechałem, to myślę, że dla części osób dałem się trochę zapamiętać, bo nagrałem bardzo śpieszny odcinek, którym właśnie dosyć w ciekawym stylu wygrałem właśnie z moimi współzawodnikami, a w finale odłożyłem się na pierwszej piosence.
To był akurat bardzo ciekawy odcinek. Nie. Ale mi się nie udało coś wygrać, więc uczymy się dalej, żeby mieć jeszcze większą wiedzę muzyczną. Rok temu i rok później, następny rok, w następnym roku, czyli to będzie rok temu, jakby ponownie wziąłem udział. Wtedy odpadłem w trzeciej rundzie. I dalej szedłem za tym marzeniem. Też dużo czasu teraz poświęciłem na naukę. Także jak już w końcu trochę los mnie uśmiechnął, to myślę, że miałem też co pokazać, jeśli chodzi o moją wiedzę muzyczną. A jak to Tak bym wygląda, powiedział. a jak wygląda u ciebie, że tak to nazwę, proces przygotowawczy? Czy to jest tak, że musisz słuchać i jeszcze raz słuchać tej muzyki? To różnie akurat trochę. W takim sensie jedną z podstawowych rzeczy na pewno jest oglądanie programu. Po prostu, żeby wiedzieć, jakie utwory, jacy wykonawcy są grani, co trzeba posłuchać. Też wprawianie się w rozpoznawaniu właśnie po jak najkrótszych dźwiękach, właśnie słuchając tych zagadek. I do tego jeszcze sporo słuchania takiej muzyki bardziej nowej dla mnie. W sensie często słucham właśnie muzyki, która jest dla mnie jakoś nieznana póki co. Ale wiesz co, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś a propos przebojów z lat 70., 80. i 90., bo mówiłeś o tym przekazie, prawda? Przekazie emocjonalnym, o tym, co się czuję, słuchając tej muzyki. Wiesz, nie wiem, czy miałeś okazję słuchać mojej rozmowy z Piotrem Matysikiem, bo był Słuchałem. jakiś czas temu gościem. I Tak, ona, słuchałem, słuchałem. tak, i pozwól, że przypomnę, że on powiedział coś takiego, że właśnie, bo rozmawialiśmy o tych różnych stylach muzycznych, o tym, jak się zmienia rynek muzyczny i tak dalej. I Piotrek powiedział coś takiego, że w ogóle muzyka nie jest po to, żeby ją rozumieć w jakiś tam sposób, bo muzykę się generalnie czuje. Tak. I to chyba o to chodzi, nie? Myślę, że tak to można nazwać. W sensie ja tak nie wiedziałem trochę, jak to powiedzieć, ale to jest coś, co właśnie bardziej się czuje, jeśli chodzi o te piosenki, właśnie, które bardziej przypadają do gustu. Słuchaj, Karol, ja widziałem podczas emisji wczorajszego finału, że towarzyszyły tobie bardzo, bardzo silne emocje. Było to widać i czuć. Powiedz mi, jakie to były uczucia, jakie to były emocje? Potrafisz je nazwać? Na pewno to był stres i też chęć gdzieś tam właśnie rywalizacji, może właśnie gdzieś tam chęć przejścia dalej, na pewno. I stres towarzyszący przez to. Wiadomo, na początku im więcej jest stresu, to później jakby
kiedy wszystko dobrze się ułoży, tak można powiedzieć, to ten stres przeradza się jakby w inne emocje. W sensie w radość, w jakiś taki właśnie w taki uśmiech, czy No w właśnie. takie bardziej odetchnięcie. Dokładnie tak. I właśnie mi się wydaje coś takiego. Początkowo stres, ale na pewno też bardzo się cieszyłem, że brałem udział właśnie w finale miesiąca. Swoją drogą walczę z tak mocnymi zawodnikami i szło mi nawet nieźle. Ale miałem wrażenie, że chyba nie miałeś w głowie takiego parcia, które nie miałeś w głowie czegoś takiego, co ci mówiło: Jezu, muszę wygrać koniecznie, kurde, muszę się Nie, no tak to spiąć nie. i tak dalej, i tak dalej. Tak to nie. W takim sensie, oczywiście, myślę, że sporo się przygotowywałem do tego programu i myślę, że byłem na takim poziomie, gdzie mógłbym jak na podobnym poziomie rywalizować z moimi właśnie współzawodnikami. Ale takiego parcia też nie, znaczy w sensie, oczywiście marzeniem było wygrać, ale też to nie było coś takiego, o nie, jak przegram, to koniec świata. No nie, no coś jakoś takiego to nie, ja jestem bardzo zadowolony. Znaczy, wygranie trzech finałów To dobrze. 21 lat, no to i tak i udział w finale miesiąca możliwość, no to jest super sprawa. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wynikło. A planujesz wziąć udział jeszcze w jakimś teleturnieju? Powiem szczerze, póki co ciężko powiedzieć. W takim sensie wypróbowałbym się w jakichś teleturniejach wiecowych właśnie. Myślę nawet nie jeden z dziesięciu. Jeden z dziesięciu to jest trudny teleturniej jednak. Chociaż też można spróbować. Ale na przykład w Wabank bym chciał siebie zobaczyć, tak szczerze mówiąc. Ale na początku musiałbym jeszcze trochę uporządkować sprawę ze studiami, tam szybciej wszystko pozaliczać. I jeszcze grupowo gdzieś planujemy udział w familiadzie ze studiów. Już są pierwsze O. pomysły i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku. Bo fajnie byłoby wziąć udział w familiadzie, o tak. No to będę trzymać kciuki, żeby to się udało. Dzięki. Jak najbardziej. A powiedz mi właśnie, bo chciałem zapytać o twoją codzienność bardziej. Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień studiuję. Jestem na trzecim roku studiów w Poznaniu na kierunku lekarskim. Aha. O, to niedługo będę do ciebie mówić, panie doktorze. No może nie tak niedługo, to ponad 3 lata jeszcze, ale chyba wszystko idzie w dobrym kierunku. A skąd jesteś, powiedz mi? Tak podstawowo z Białej Podlaskiej. To aż w Nie wiem, czy... Poznaniu studiujesz? Tak, jakoś tak wyszło. Wow, ja. Nie wiem, czy kojarzysz, gdzie jest Biała Podlaska, bo to są takie rejony, przynajmniej jak ja tutaj mówię, powiedzmy w Poznaniu, że jestem z Białej Podlaskiej. A gdzie to? To jest tam przy Bielsku-Białej? Czy to ten? Nie, to nie jest tam. Tak, centralnie na wschodzie od Poznania, jakby cały czas jechać na wschód od Poznania, blisko granicy z Białorusią. To mniej więcej tam. To chyba w domu jesteś bardziej gościem, chyba co? Bo jednak z No, różnie. Poznania to kawał drogi. Różnie tutaj. No, czasami, znaczy wakacje z reguły spędzam w Białej, a tak to dużą część faktycznie spędzam w Poznaniu. Czyli to na jakieś święta, czy na jakieś dłuższe wolne przyjeżdżam. Też
do domu, ale tak to w Poznaniu przede wszystkim. A jakie są Twoje jeszcze zainteresowania i pasje, jeśli takie masz? Interesuję się na pewno iluzją, w sensie tak jak to było wspomniane, szczególnie właśnie tą karcianą, jakoś sobie tak upodobałem, ponieważ jest taka Wow! jakby, Czyli ponieważ wróżby? iluzja. Takie rzeczy? No, wróżby nie, znaczy w sensie bardziej iluzje, czyli powiedzmy jakieś czarowania, jakieś pojawianie karty znikąd, czy Okej. nie wiem. Takim moją popisową sztuczką jest zamiana karty w ustach. To jest tak bardzo fajna sztuczka, gdzie po prostu jedna osoba podpisuje kartę i swoją kartę i wkłada ją do ust, druga osoba podpisuje swoją kartę i wkłada ją do ust i te karty się w ustach zamieniają jakby, w sensie jedna osoba ma kartę tej drugiej. O Tak mniej więcej to kurczę, wygląda. to taki iluzjonista trochę Tak. powiedziałbym. Tak. I powiem szczerze, że jakoś to sobie tak bardzo podobałem, też dlatego, że robi to trochę takiego fajnego szału. Myślę, że tak można tak bardzo fajnie gdzieś się pochwalić przy jakichś nowych znajomych, czymś takim, także super sprawa. A tak poza tym jeszcze to jestem właśnie zainteresowany tylko perkusji, bo muszę w końcu jakoś się wziąć za to porządnie, ale myślę, że ta wygrana pozwoli mi jeszcze bardziej rozbudować swoje podstawowe bębny i się wezmę w końcu za to i będę grał na perkusji już bardziej profesjonalnie. Zaintrygowało mnie, powiem ci szczerze, twoje zainteresowanie iluzją. Skąd się to wzięło u ciebie? Szczerze powiem, że nie wiem. Znaczy, jakoś mnie to tak zawsze czułem takie po prostu zaintrygowanie tym też. Czy to oglądanie. Kiedyś leciał na Polsacie taki program Tajniki Iluzji chyba. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie pamiętam, co to się tak dokładnie nazywało, ale były przedstawiane jakieś iluzje, mniejsze lub większe, i były jeszcze pokazywane do tego wyjaśnienie, co się dzieje. W sensie. I właśnie można było tak bardziej jeszcze od tego, od środka zajrzeć, jakoś tak zainteresować. Wow, że to jest coś, co wydaje się tak niemożliwego, się okazuje, że jednak to jest możliwe. I właśnie dla większości osób niezainteresowanych iluzją, jak się pokaże właśnie jakieś takie duże sztuczki, nawet proste, ale właśnie w swoim wykonaniu takie naprawdę duże, takie wprawiające w szok, to takie fajne samopoczucie jest, powiem szczerze. Próbuję odnaleźć w swojej pamięci, co to był za program, ale przyznam szczerze, nie pamiętam. Ale to leciało już, to bardziej tak za dziecko. Ale myślę, że zainteresowanie i pasja dosyć unikatowe jak na dzisiejsze czasy. Powiem szczerze, że trochę tak, ale też trochę nie. W sensie dla większości osób, jak będzie się pokazywało na ulicy, to będą zdziwione, bo rzadko kiedy mają kontakt z Aha, dobrą iluzją. masz. Ale no jednak jak iluzjonista spotka innego iluzjonistę, to będzie ciężko zaskoczyć któregokolwiek. A obserwowałeś kiedyś Macieja Pola? Tak, śledziłem jego działalność. I byłem właśnie na jego występie, bo akurat miał występ swój podczas Dni Białej Podlaskiej. Okej. Jak wspominam ten występ, to powiem szczerze, jak dla mnie był trochę prosty.
Aha, takie przewidywalne. Trochę tak, w sensie mało takiego zaskoczenia wtedy, ale to był chyba wyjątek, bo jak śledziłem inne jego występy, no to wiem, że naprawdę bardzo profesjonalne i trudne sztuczki pokazuje. A takie rzeczy, skoro już jesteśmy przy iluzji, to czy takie rzeczy jak, nie wiem, karty Tarota ciebie interesują, czy nie? Raczej nie. W sensie raczej wróżenie to nie jest moja działka. Okej. Tak z ciekawości pytam, bo można by było, to wcale nie jest takie odległe, nie? Więc dlatego pytam, nie? I to w sumie nazywa się magią. No więc właśnie, dlatego zapytałem. A nie myślałeś, żeby z tą sztuczką pokazać się w programie Mam Talent? Aż tak myślę, że moje umiejętności to wyjątkowe nie są. No, nie wiem właśnie, czy patrzyłeś nawet na te polskie edycje Mam Talent, ale tak szczególnie na te zagraniczne, szczególnie na tą amerykańską i brytyjską, to już tam naprawdę trzeba bardzo dużo, myślę, poświęcić wkładu i pracy, żeby właśnie odnieść tam sukces, bo tam, co jest pokazywane, bo naprawdę to już jest o wiele bardziej wysokopoziomowe niż ja, to muszę przyznać. Ale ty byłeś samoukiem, jeśli o to chodzi, czy u kogoś się szkoliłeś? Bardziej samoukiem. W sensie jedną płytę z instruktorem kupiłem, ale tak to jak widziałem właśnie jakieś tam sztuczki, to tak dumałem godzinami, kurczę, jak to było zrobione, tak, jak to było zrobione, jak on to zrobił, co on zrobił, właśnie w sensie, w jaki sposób on to przeprowadził, cały ten proces. Tak cię I to intrygowało to. tak, i to sporo można rozgryźć, tak powiem szczerze, jak głęboko się wejdzie w to. Powiem ci, że doskonale cię rozumiem. Znam to uczucie. Wiem, jak mnie coś intryguje, to po prostu dopóki tego nie rozwiążę, to będzie mnie to męczyło. Nie wiem, czy Nie do masz spokoju. podobnie. Mam, tak. Jak To najbardziej. jest po prostu jak rzep psiego ogona się uczepi. Jak coś cię męczy, to po prostu musisz dojść do końca, bo nie da ci spokoju to. Powiem szczerze, Prawda. że ja bym bardzo chciał zobaczyć kiedyś sztuczkę w twoim wykonaniu. Może kiedyś mi pokażesz, jak się połączymy prywatnie, w sensie online, bo chciałbym to zobaczyć, wiesz? Naprawdę. Okej. Dobrze, dobrze. To tylko właśnie teraz kart nie mam przy sobie, niestety, w akademiku, No, ale no. jak najbardziej to się skontaktujemy. Albo może kiedyś się spotkamy jeszcze do tego w przyszłości, bo na żywo to o wiele większe emocje są przed tym. O wiele większe Domyślam zaskoczenie, się. tak zwane. Domyślam się. Obawiam się, że szybko się nie spotkamy, bo ja jestem w Złotowie koło Piły, to jest województwo wielkopolskie, nie? Nie tak daleko. Ja wiem, z Poznania 2 godzinki. Wiem, bo mam rodzinkę pod Poznaniem, także wiem.
Także myślę, że spotkanie jak najbardziej realne. Na żywo. Także jakby co, zapraszam do siebie. Dobrze. Bo tak myślę, będzie łatwiej. A powiedz mi, ile masz lat, jeśli mogę spytać? 21. Niesamowite. 10 lat młodszy człowiek ode mnie. I co ja mam zrobić? Nic z tym nie zrobisz. To jest masakra po prostu. Oczywiście mówię to w żartach absolutnie i z dystansem, ale kiedy spotykam się z osobami tak młodymi od siebie, to uświadamiam sobie tak naprawdę swój wiek dopiero. Chociaż szczerze mówiąc, wcale się nie czuję na tyle lat. Ja powiem szczerze, ja myślę, że jak się obudzę jutro, to tak spojrzę w kalendarz. O kurczę, to już mam 30 lat. Bardzo szybko ten czas leci, powiem szczerze. Jak ja patrzę tak z perspektywy 3 ostatnich lat na przykład. Ale cudownie jest spotykać, powiem ci, takich młodych ludzi. Ja powiem ci szczerze, że jak miałem 21 lat, tyle co ty, w ogóle mam taką refleksję ostatnio, że w mojej przestrzeni, jak dotąd, jeszcze zanim zacząłem radio prowadzić, chyba jednak brakowało ludzi z jakąś pasją i chęcią do życia w ogóle. Teraz jak sobie przypomnę, nie? No, w sumie ciężko mi się do tego odnieść trochę. Nie, ale mam takie, wiesz, przemyślenia po prostu, nie? Nie musisz się do tego odnosić absolutnie, ale mam takie przemyślenia i refleksje po prostu. Karol, serdeczne dzięki za tą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogłem gościć u ciebie. Powiedz mi, stresowałeś się trochę, czy nie? Powiem szczerze, trochę tak. W sensie, czy właśnie, bo trochę czasami, jak widać, mam problemy z wypowiedzią też i jak to ostatecznie wyszło, to nie wiem. Ale już myślę, że chyba po wszystkim. Jest Według przełamany. mnie ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Dałeś radę absolutnie. Dobrze, to cieszę się bardzo. Moim zamiarem było, abyś czuł się przede wszystkim swobodnie. Mam nadzieję, że tak było. Tak, myślę, że tak. Karol, serdeczne dzięki za to spotkanie. Też dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. 21:07 na naszych zegarach. Proszę, Karol, nie rozłączaj się ze mną jeszcze. Zaraz do ciebie wrócę. Zacytowałem prawie piosenkę Agnieszki Chylińskiej. Kiedyś do ciebie wrócę, ale ja zaraz do ciebie wrócę. Za chwilkę powracamy do wyjątkowego muzycznego projektu.
Męskiego grania 2022 największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu różnych artystów i jeszcze dzisiaj ludzkie gadanie o 22, a ja wracam do Karola.